Dla mnie kwestia godności, przyrodzonej godności, jak stanowi artykuł 30 naszej Konstytucji, każdego polskiego obywatela jest nadrzędna. Niezależnie, czy kobieta, mężczyzna ma taką czy inną orientację seksualną. Zawsze walczyłem i zawsze będę walczył o pełnię praw obywatelskich dla gejów i lesbijek. Z tymi środowiskami jestem w stałym kontakcie. Przykro mi jest, że na naszej liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie ma Roberta Biedronia. Mam o nim bardzo dobre zdanie. Jest Krystian Legierski. Osoba w Warszawie już ważna. Twórca klubu Le Madame. Teraz M25. Jestem przekonany, że niezręczna wypowiedź Marka Wikińskiego nie wpłynie na poparcie dla SLD ze strony tych środowisk. Każdy ma prawo do błędu. Marek Wikiński przeprosił. To samo dotyczy mojego stosunku do Wandy Nowickiej. Znam ją wiele, wiele lat. Podziwiam jej działalność. W pełni zgadzam się z jej poglądami. Szkoda, że nie ma jej na liście. To wspaniała kobieta. Ale znowu wyszły nieporozumienia. Przejdźmy nad nimi do porządku dziennego, acz wyciągnijmy, szczególnie ze strony osób, które prowadziły te negocjacje z ramienia SLD, wnioski. Myślę, że i środowiska kobiece mają świadomość, że jedyną partią, która może się znaleźć w parlamencie, jest oczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej. Partią, która będzie reprezentowała ich interesy. Tym bardziej, że na naszych listach startują dziewczyny z Partii Kobiet. Dla mnie osoby homoseksualne, ich sprawy są niezwykle ważne, bo stanowią istotę demokratycznego państwa prawnego, które jest gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Dla mnie sprawy kobiet, prawa kobiety do swojego ciała, do decydowania o siebie, do pełnego rozwoju, to jest kwestia dojrzałości i umiejętnego, wzajemnego funkcjonowania całego społeczeństwa. Myślę, że warto głosować na listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.